Czerwone krwinki spadały, a ja nie mogłem nic z tym zrobić. Codziennie zadaję sobie to samo pytanie. Dlaczego? To tyle o mnie. To może teraz ja. Mam na imię Mikołaj i jestem, to znaczy byłem prezesem firmy Szpik Kostny. Cześć Mikołaj. Przez 25 lat prowadziłem dobrze prosperującą firmę szkoleniową. Na warsztat braliśmy zupełnych nowicjuszy, młodych, pełnych ambicji i ochoty do nauki. Na początku wszyscy byli tacy sami, ale wystarczył nam tydzień, dwa i robiliśmy z nich doświadczonych specjalistów. Krwinki czerwone, białe, płytki krwi. Wszyscy niezbędni do tego, żeby gospodarka w ludzkim organizmie hulała w najlepsze. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym straciłem nad tym kontrolę. Był mroźny styczniowy poranek. Wypuściliśmy właśnie partię świeżo wyszkolonych ekspertów i szykowaliśmy się do następnego szkolenia, gdy przyszło mi odbyć zaskakującą rozmowę. Pan do mnie? Dobry. Trochę mi się zapomniało o tym szkoleniu czy coś. Może przymknie pan na to oko, podbije kilka papierków i co? Zapominamy o całej sprawie? A, to pan. Niestety, ale nic z tego. Nasza firma słynie z niezawodności. Wszyscy kandydaci, którzy chcą w przyszłości pracować we krwi, muszą przejść u nas szkolenie. Panie, co pan? To absolutnie konieczne. Ale może na zachętę przejdźmy się po firmie. Zobaczy pan szkolenia, które oferujemy i będzie panu łatwiej wybrać swoją przyszłą ścieżkę kariery. Zapraszam za mną. I tak zaczęliśmy od szkolenia na czerwone krwinki. Wyspecjalizowane jednostki, które w przyszłości miały pracować na najwyższych obrotach. Uczyliśmy ich, jak najtaniej kupić akcje tlenu na giełdzie płucnej, a potem jak dobrze go sprzedać wszystkim komórkom ludzkiego organizmu. Mówiłam ci, sprzedawaj! Jeśli kurs akcji tlenu znowu tak spadnie, mamy omdlenie, rozumiesz? Znakomicie. Serce zaopatrzone w tlen? Żadnej miażdżycy? Pięknie. Nie ma opcji na zawał. Tak to można pracować. Każdy kandydat musiał zrozumieć, że opóźnienie w sprzedaży tlenu wiązało się z tragedią. Szkolenie na czerwone krwinki było najpopularniejsze i kończyło je najwięcej komórek. Bez nich i w konsekwencji bez tlenu gospodarka umierała. Ruszyliśmy jednak dalej. Do działu zbrojeniowego. Miejsca, w którym przeprowadzaliśmy szkolenie na białe krwinki. Robiliśmy z nich bezlitosnych zabójców, którzy każdego dnia mieli mierzyć się z atakami terrorystycznymi wycelowanymi w organizm. Wirusami, bakteriami. Dawaj! Sierżancie, mamy inwazję gardła w czwartej strefie. Sztuś jest czy odra? Wywiad jeszcze ustala. Ale według raportu mamy szczepienia na oba. Świetnie. Zawsze powtarzam, że dobre przygotowanie to podstawa. Zbombarduj je przeciwciałami, a potem wyślij tam specjalną jednostkę limfocytów. Odmaszerować! Tak jest! Właśnie tam kandydaci uczyli się, jak wiernie służyć organizmowi i likwidować przeciwników, takich jak wirusy, pasożyty czy bakterie. Jednak mieliśmy do zaoferowania więcej. Ostatnie szkolenie pozwalało zostać płytką krwi. Uczyliśmy tamowania krwawień i łatania dziur w skomplikowanym systemie krwionośnym. Przecieki mogły być zabójcze dla organizmu, więc umiejętność uszczelniania była kluczowa. Przecięcie nożem na palcu wskazującym? Mhm, przyjąłem. Rozpoczynam proces aktywacji krzepnięcia. Dumny ze szkoleń, które zaprezentowałem kandydatowi, wróciłem z nim do gabinetu, by dokończyć rozmowę kwalifikacyjną. No, i tak to właśnie wygląda. To jak? Na co się pan decyduje? Nie no, gościu, sam nie wiem, nie? No, generalnie kariera białej krwinki mi przypasiła. Można sobie później nieźle zarobić. Robisz groźną minę, bijesz się z bakteriami. Szefuniu, wbijam w to. Świetny wybór. To jak? Kiedy chciałby pan rozpocząć szkolenie? Gościu, widziałeś moją CV-kę, moje referenshin? Wyższa szkoła lansu i bansu, zdana karta rowerowa. No staruszku, ja chcę w końcu wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć zarabiać pieniądze. Ale tak nie można. Praca białej krwinki to wielka odpowiedzialność. Musi pan ukończyć szkolenie, a ja, jako osoba nadająca uprawnienia, muszę być pewien, że będzie pan dobrze przygotowany. Gościu, weź się sam przygotuj. Ja tego nie potrzebuję. Ale proszę pana, spokojnie! Szpik Kostny to najlepsze miejsce, żeby przygotować się do pracy jako biała krwinka. I co było dalej? Byłem w szoku. Pierwszy raz ktoś tak chciał mnie oszukać. Niedoświadczona komórka bez żadnych kwalifikacji. Spokojnie, prezesie. Wróćmy do tego, co chce pan z siebie wyrzucić. Po rozmowie wróciłem do papierów i tak minęło kilka dni, gdy któregoś popołudnia. Prezesie, mogę na sekundę? Mamy problem.
Pewnie, mów. Nie wyrabiamy się z robotą. Transakcje leżą po całości, a klienci dopominają się o tlen. Jak tak dalej pójdzie, to nas uduszą. Starzy pracownicy odchodzą na ich miejsce, dawno nie przyszedł nikt nowy, no proszę o wyjaśnienie. Jak to? Przecież dopiero co dzisiaj organizowaliśmy nowe szkolenie. Proszę, tylko nie teraz. Halo? Prezesie, nie dajemy rady. Mamy zgłoszenie o sieniakach na nogach. System jest nieszczelny, nie możemy go zatamować. Brakuje nam rąk do pracy. Dlaczego od miesiąca nie przyszedł do nas nikt nowy? Ale jak to nie przyszedł? Sekundę. Tak. Prezesie? Brakuje nam rekrutów i sprzętu. Ja już nie wiem, jak my się mamy bronić. Gardło walczy z infekcjami, płuca też zajęte. Powoli nie dajemy już rady. O, pani Basiu, ratuje mi pani życie. Musimy natychmiast zrobić analizę naszych szkoleń i zatrudnień specjalistów we krwi. Ma pan na myśli audyt? Totalny. Proszę iść zamówić badanie krwi i przynieść mi dokładny raport. Raport? Morfologię do licha. No to trzeba było tak od razu. Przecież nie robił jej pan od kilku lat. Ale teraz robię. Proszę iść zrobić to, co panią proszę. Odwołać wszystkie spotkania, a ja tymczasem pójdę rozejrzeć się trochę po szpiku. I co jeszcze, Funiu? Młodych jest siła. Myślisz, że będziemy tracić czas na te twoje szkolenia? Ja w tych sprawach czuję się aż całkowicie kompatybilny. Chyba kompetentny. Cicho! Rozkręcamy imprezkę. Jutro o tej godzinie będzie nas dwa razy więcej. Szefuniu, przejmujemy ten szpik. Chyba nie ma tu już miejsca dla twoich ekspertów. Ha? Mów. Mam morfologię, ale jest źle. Jak źle? Bardzo. Czerwone krwinki? Głęboka niedokrwistość. Poniżej normy. Białe? Szkoda gadać. A płytki poniżej 30 tysięcy. Zagrożenie dla całej gospodarki. I to był właśnie początek końca. Okazało się, że to była białaczka. Wiecie co to, prawda? Od początku. Wszystkie krwinki, czerwone, białe, płytki, powstają w szpiku kostnym z identycznych, niedojrzałych komórek. Następnie przechodzą proces szkolenia, by jako specjaliści trafić do krwi. W białaczce te niedojrzałe komórki buntują się, olewają szkolenie i bez kontroli mnożą się milionami. W efekcie krew zalewają zbuntowani i niekompetentni stażyści, zajmując miejsce do pracy dla tych dobrych, pracujących i dojrzałych krwinek. No dobrze, ale przecież to się nie stało z dnia na dzień. Pan dostawał jakieś sygnały ostrzegawcze? Sam czytałem w gazetach o osłabieniu organizmu, coraz częstszych infekcjach, gorączce, nocnych potach, siniakach, bólach kostnych. No nie mówiąc już o utracie masy ciała. Od ludzi na pana szczeblu oczekuje się, żeby po audyt sięgali regularnie, a nie na ostatnią chwilę. Teraz to wiem. Wystarczyło robić to raz do roku. Czarno na białym przedstawiona jest tam przecież struktura zatrudnień w krwi. No, nie mówiąc już o tym, że... Że to podstawowe badanie potrafi zdziałać cuda, no, gdybym mógł tylko trochę cofnąć czas. No dobrze, prezesie, ale co się stało dalej z firmą? Czekała ją głęboka restrukturyzacja. Wprowadzono chemioterapię. Zwolniono wszystkich pracowników i anulowano wszystkie szkolenia. Komornik zalecił przeszczepienie od zaprzyjaźnionej firmy. Wybrano nowego prezesa, wznowiono rekrutację i szkolenia. I firma powoli dochodzi do siebie, a ja pomału będę wracał na szczyt. Masz nasze wsparcie, prezesie. Morfologia krwi to łatwo dostępne badanie, które może uratować życie. Możecie dzięki niej wykryć nie tylko białaczkę, ale też inne zaburzenia, takie jak choćby niedokrwistość. Jest pierwszym krokiem do wykrycia wielu chorób na ich wczesnym etapie. Zawiera dokładny spis liczebności czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi, czyli wszystkich tych, którzy ukończyli szkolenie w szpiku kostnym. Na wynikach mogą być przedstawione jako RBC, WBC czy PLT. Dodatkowo znajdą się tam parametry opisujące ich wielkość i mikroskopowy wygląd, które mogą świadczyć o wielu niepokojących zjawiskach zachodzących w ludzkich organizmach. Od dziś nie bądź jak prezes i nie bagatelizuj objawów osłabienia twojego organizmu. Nie ignoruj zmęczenia, gorączki, utraty masy ciała czy nocnych potów. A jeśli utrzymują się przez dłuższy czas bez znanej przyczyny, idź do lekarza. I zrób morfologię. Do zobaczenia!